Powiem takie, że u samych zagorzałych ukraińskich nacjonalistów, banderowców w duszy więcej polskości niż u tego domniemanego śmiecia putynowskiego, jabłońskiego. To wiecie, w czym polega wielofunkcjonalność tego wrabienia, tego niejakiegoś jabłońskiego, że jakiś tam Serow, jakiś śledczy NKWD-owski wypuścił tego Bolesława Paseckiego, niby to nacjonalista, niby to, kurde, śmiesznie prosto, narodowca polskiego, że wypuścił z więzienia w te czasy, kiedy było, no nie w te czasy, później trochę zabita przez NKWD, zabita jak Simona Petlury, jak Stefana Bandery, jak Шухевича i innych działaczy podziemia ukraińskiego powstańczej armii ukraińskiej. Było wszystko to dowództwo zabite, zamordowane podstępnie przez różnych Żydów, które były i po tej, po innej stronie jakieś i za pieniędzy, i pieniędzy chcieli i służyli NKWD-istom, potem sprzedali się na zachód, takich znalazło się w NKWD, a Bolesława Piaseckiego było wypuszczone z więzienia na Rakowieckie, tak myślę. Dlaczego? Żeby takich jabłońskich było totalnie więcej niż teraz przynajmniej. Wszystko robi się i robiło się ze zgodą Kremla wyłącznie. Dlatego i ten Piasecki był wypuszczony za zgodą Kremla, z obowiązkiem wejść w nacjonalistyczny strumień i zdobyć tam zaufanie przez wypuszczenie tam domówienia z NKWD-istami, wypuszczenie żołnierzy wyklętych, których nie zabili, nie zdążyli. To tak samo jak działacze Solidarności, którzy siedzieli w więzieniach, ale którzy współpracowali z reżimem Jaruzelskiego i sowieckim reżimem, nawet tym reżimem, który, że niby to Breżniew, gdyby Jaruzelski nie wprowadził wojska, stan wojenny, to Breżniew sprowadziłby wojska swoje radzieckie, tutaj zmasakrował całą Polskę, a Jaruzelski niby to uratował tą Polskę. Więcej takich ludzi dla rozkręcenia dział tej Rosji, tego zbrodniczego Kremla, co robi się i do dzisiaj. I właśnie dlatego w Polsce polityczny taki bałagan i do dzisiaj, bo są wiele takich Bolesław Piaseckich i są za wiele takich produktów tych Piaseckich, jak ty niejakieś, jakieś tam jabłoński. I reszta innych klaunów na polskiej arenie politycznej, niestety. I nawet sam marszałek Piłsudski, znając, wiedząc o hasidionnej, no przez hasidów, duszy Polaków po postrozbiorowej Polsce, pod caratem, która była i również pod austryjskiej imperium, austro-węgierskiej, austro-madziarskiej, znając te duszy tych Polaków swoich, zabronił w 1934 roku, kurde, tą sprzedawczynię, tą organizację antypolską, Falanga, ONR i resztę. Bo on był nie głupi wódz. I on, marszałek Piłsudski, był nie głupi wódz, bo on wygrał wojnę. No nie tylko on, Haller i reszta. Ale on zabronił tą falangę, szmalangę, tam paskudną NKWD-skę, żydowską, nacystką organizację, bo on sam paktował z Hitlerem. I sam marszałek Piłsudski widział, kto jest Hitler i kim ten Hitler wspierany. I nie tylko marszałek Piłsudski o tym znał i wiedział. O tym znali i wiedzieli ukraińscy nacjonaliści, banderowcy. Jak od Stefana Bandera, od ONU-owców, którzy również konfliktowali między sobą, oni również o tym wiedzieli, znali, że
Гітлер був спіран НКВД, ну, Сталіним, збродничий, атеїстичний Росії, совєтський, комуністичний. Те Гітлер був спіран. Отим спарч віджав як українські націоналісти, так і маршалок Пілсудський. І через навіть то он заборонив тему тієї фаланги пердольнєнтої бути в Польщі. Заказав том фаланги. Для чого? Бо он мав тільки пактовач. А не якісь там ідіоті фалангіщі, маріонетки гітлеровські, тим того Фітлера, которого спирав Сталін. Тільки маршалок Пілсудський, люб самі українські націоналісти мали пактовач. Бо вони несли відповідальність за свої краї і були націоналістами, а не те, які лазили і тільки завстидзали польським на цілій арені міжнародовій. Це вони робили в Познані, в Варшаві, ходили з Зіхайлі, ті ідіоті, курди, Боліслава Пясоцького, якого випущив тен, як якийсь там домніман Яблонський мовив, якийсь там назвіська його запам'яв. НКВДовський тен випущив з в'язниці. Саме окрутні сталіновські часи по війні, Другій світовій, в червоному комунізмі. Випустили того Пясоцького. А українських націоналістів забили. І то значить, що і маршалок Пілсудський, жон польський, офіціальний, діджал Алшинським знав, і рівніш українські націоналісти хотіли витягнути своє національне, то, що потрібне на той час, може помилково, вони то витягали. Але і українські націоналісти, і Пілсудський витягали то, що було потрібно для Польські і для України. А чи Пясецькі, Боліслави і діоті популістичні, гітлеровські, нікому не були потрібні в тій Польщі. То значить і то вказує тільки єдне, що Пілсудському тен Боліслав Пясецький зі своїм фалангом був не потрібен, то був врук для Польщі. А НКВДіщі його випустили, значить, то для НКВДістів, для сталіновців, він був потрібен, тен Боліслав Пясецький, його фаланга і ОНР. Логіка безпосередня.